welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w spontanicznym daily vlogu. Jak widzicie, mamy sobotę, a ja dzisiaj nabrałam ochoty, żeby dla was nagrywać. Miałam w planie nagranie dwóch innych filmów, ale stwierdziłam, że nagram po prostu jeden i nagram vloga, a jutro nagram drugiego vloga i nagram drugi film. Po prostu sobie to rozdzielimy w ten sposób, bo tak jak wam wspominałam, nie lubię nagrywać aż trzech materiałów w tym samym ubraniu, a nie będzie mi się chciało przybierać, więc myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Planowałam nagrywać vloga jutro, tak jak słyszeliście. Jeżeli oczywiście wszystkie plany mi wypalą, to powinna mieć naprawdę fajny dzień. Ale dzisiaj mam taką typową, luźną, domową sobotę. I powiem wam, że miałam dzisiaj nie wychodzić z domu, ponieważ w środę czułam się lekko zaziębiona, a że wyjeżdżamy na długi weekend, to nie chcę się rozłożyć. Ale słuchajcie, w czwartek czułam się jeszcze jako tako, a w piątek już czułam się spoko, więc stwierdziłam, że skoro mamy 15 stopni, no to wyjdę sobie. Ja dzisiaj wstałam około godziny 8, tak, bo siostra mnie obudziła o 8 rano telefonem. Jeszcze zdziwiona, dlaczego ja śpię w sobotę o 8 rano. Co z tego, że montowałam dla was film do północy? I ona była ciężko zaskoczona. Jak można spać w sobotę o 8 rano? Poranek miałam taki totalnie na spokojnie, to znaczy zjadłam sobie śniadanie, oglądałam sobie YouTube'a, spędziłam czas z guziczkiem, bardzo długo miziałam guziczka, miał dzisiaj jakiś wielki atak potrzeby głaskania. Jeszcze wam rzuciłam na Instagrama jego kolekcję zabawek ulubionych. I tak po prostu sobie funkcjonowałam na spokojnie, wiedząc, że muszę tylko dograć jeden, w sumie klip podzielony na dwa, do filmu, który dzisiaj wchodzi, więc wiedziałam, że mam czas, na spokojnie sobie to mogę zrobić, bo nie planowałam vloga. I potem, wiecie co, jak zaczęłam ogarniać twarz, to tak stwierdziłam, kurczę, będę dzisiaj robić kilka fajnych rzeczy, bo idę na małe zakupy, mam zamiar właśnie zrobić pranie, chcę zaprać jeszcze ubrania, skorzystać właśnie z modełka, które mi wysłała Martyna do odplamiania i mówię, to może być nawet ciekawy content, a że wczoraj widziałam taki właśnie bardzo taki lazy, czyli leniwy weekendowy vlog u Katrin i powiem wam, że nabrałam ochotę nagrać coś takiego. Jeszcze tym bardziej się zmotywowałam tym, że muszę nagrywać filmy na zaś na ten tydzień, bo po prostu wyjeżdżam i nie wiem, jak tam będzie z internetem, więc wolę sobie przygotować po prostu materiały do przodu, żebyście mieli film co drugi, najdalej co trzeci dzień, dlatego też właśnie muszę troszeczkę rzeczy nagrywać na zaś. I stwierdziłam, że dodatkowy vlog nikomu nie zaszkodzi. Wy chyba lubicie moje vlogi, więc myślę, czemu nie. Jeżeli ktoś będzie się pytał, to nie jest mi tak ciepło, że ubrałam się w krótki rękawek, ale musiałam wybrać akurat tą bluzkę, ponieważ słuchajcie, zaplanowałam sobie, że ubieram dzisiaj taką fajną, wiosenną, troszkę grubszą spódnicę, której dawno nie nosiłam i na którą miałam straszną ochotę, ale okazało się, że nie mam żadnej bluzki z długim rękawem, która by do niej pasowała czystej, bo muszę zrobić pranie dzisiaj i stwierdziłam, dobra, już niech będzie, ubiorę krótki rękawek i tak większość dnia spędzę w domu, więc na luzie, a po prostu wezmę zamiast cieńszej to grubszą kurtkę, jak będę wychodzić. I tyle, bo ja nie lubię ubierać się na tak zwaną cebulkę, wiecie, bluzka, sweter i kurtka, ponieważ wtedy mam bardzo ograniczoną mobilność i na takie rzeczy pozwalam sobie albo jak jest już bardzo, bardzo zimno, na przykład, chciałam powiedzieć ciepło, nie wiem dlaczego, bardzo zimno, albo kiedy właśnie idę na wózku ręcznym i mam pomoc i zawsze, wiecie, ktoś może mi pomóc, nie muszę sama brać rzeczy w sklepie i tak dalej, bo wtedy tej mobilności tak rąk nie potrzebuję na dworze. Natomiast jeżeli wychodzę sama i tak jak dzisiaj będę robić zakupy, to niestety bardzo, bardzo potrzebuję lekkości, więc trzeba marznąć. Dlatego wolę ubrać właśnie grubszą kurtkę. To jest taki myk ze świata osób z ograniczoną sprawą. Zauważyłam, że takie wstawki wam się bardzo podobają, więc będę wam takie ciekawostki po prostu sprzedawać, jak będzie oczywiście okazja. I coś mnie dzisiaj natchnęło i złożyłam sobie mój kolejny ulubiony pierścionek z Pandory, taki bardzo delikatny, niebieski. I nawet jak dzisiaj ubrałam tą bluzkę, to moja mama powiedziała, że bardzo ładnie mi w niebieskim i stwierdziłam, że muszę kupić więcej niebieskich bluzek z długim rękawem, bo praktycznie żadnej nie mam w tej chwili. Mam tylko jakieś takie stare, wiecie, średnio ciekawe, więc muszę sobie kupić właśnie takie neutralne, niebieskie bluzki. Chociaż powiem wam, że na dziele dziecięcym niektóre kolory bardzo ciężko dostać. Dużo łatwiej właśnie dostać kremy, biele, róże, breże, jakieś morele, niż właśnie zielony, niebieski.
A ja bardzo lubię taki kolor. Udało mi się ze wszystkim wyrobić. Surowy materiał ze spódnicami mam już zmontowany. Teraz tylko wystarczy dograć wstęp i zakończenie i można montować i publikować. Ale postanowiłam, że pierwsze pójdę na zakupy, bo jest koło południa, a chciałam jeszcze wskoczyć na pocztę, żeby tutaj, widzicie, mam moją kopertę z włosami, żeby je wysłać, bo oczywiście, tak jak wam wspominałam, nie wychodziłam kilka dni z domu, a akurat nikt w mojej rodzinie nie szedł na pocztę, bo nikt nie miał po drodze. Wszystko zazwyczaj załatwiamy kurierem, dlatego też stwierdziłam, że okej, to pójdę najpierw na zakupy, bo poczta jest chyba do 13 czy do 14, nadam te włosy i dopiero po prostu udam się już wtedy na spokojnie właśnie do domu, nagram, zmontuję i będziemy sobie kontynuować vloga. Muszę wam powiedzieć, że pogoda jest zimna, bo z jednej strony jak jestem na słońcu, to ta kurtka jest zdecydowanie za ciepła, a jak teraz stoję tutaj w cieniu, to jest tu dość chłodno i kurtka jest odpowiednia, więc typowa, wiecie, wiosenna pogoda, że nie raz zimno, raz ciepło, nie wiadomo jak się ubrać. Mam nadzieję, że nie będę stała w jakiejś gigantycznej kolejce na poczcie. Oczywiście będę wam robić przybitki, bo mam zamiar skoczyć trochę do dwóch Rossmanów, do Lidla, ponieważ wiedziałam, że w Rossmanie jest promocja na ozdoby wielkanocne. Może uda mi się taki fajny wianek dostać na drzwi na przyszły rok, wiecie, w jakiejś promocyjnej cenie. Mam też właśnie do kupienia tę bielinkę, muszę kupić właśnie kapsułki do prania białego. Troszkę się tych rzeczy nazbierało. Mam ogromną nadzieję, że zakupy nie zajmą mi zbyt dużo czasu, bo nie chciałabym, żeby film z sukienkami wszedł zbyt późno, bo też wiem, że w sobotę raczej macie wieczorami inne rzeczy do roboty niż oglądanie filmu, dlatego nie chcę ściągać, a wiadomo, że jeżeli będzie to godzinny materiał, to będzie się montował pewnie z 40 minut, ale wrzucał pewnie z półtorej, więc też ten czas trzeba doliczyć, dlatego też nie staram się gdzieś tam przedłużać, nie będę chodzić, wiecie, po jakichś dodatkowych sklepach, tylko to, co mam do załatwienia, szybko załatwię i wracam do domu. We got time on our side, rain or stay at home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Time that we share makes it over. Ja się chwilę nagadałam, ale oczywiście zapomniałam włączyć nagrywanie, więc no taki mały fail. Czyżby dzisiejszy vlog składał się z samych klipów z kuchni? Nie, później już naprawdę będziemy kuchnię mieć szerokim łukiem, ale zrobiłam zakupy w Lidlu i oczywiście standardowo poszłam po trzy rzeczy, wróciłam z całą siatką, ale powiem wam, że naprawdę w Lidlu są fajne okazje, można zdobywać naprawdę super rzeczy w fajnych cenach i znowu już przytachałam naprawdę spore zakupy za chyba 98 zł, więc myślę, że jest to naprawdę dobra cena. I już wam pokrótce pokażę, co kupiłam. W sumie praktycznie wszystko wam pokażę, tylko nie pokazuję pieczywa, bo wiem, że ludzie mają uczulenie na pieczywo z Lidla, więc po prostu tego widoku wam oszczędzę. I oszczędzę wam też widoku kociej karmi z Whiskasa, ponieważ widziałam, że weszła nowa taka paczka, wiecie, zamykanych właśnie kociej karmy mokrej z Whiskasa. I o tam jest właśnie za 19,99 12 takich saszetek i ja tego nie daję na co dzień guzikowi. Guzik jest dużo lepszą karmę na co dzień, ale raz na jakiś czas, wiecie, tak jak my czasami jemy burgera, pozwalam guzikowi zjeść coś takiego, w szczególności kiedy na przykład nie za bardzo chcę jeść mokrą karmę, bo niestety mój kociak nie jest właśnie zwolennikiem mokrej, więc czasami mieszamy mu albo właśnie dajemy raz taką, żeby po prostu cokolwiek mokrego zjadł i nie był tylko na suchej, bo to nie jest zdrowe, pomimo tego, że ma karmę wytrynną. To jest długa historia, ale może już wam pokażę, co kupiłam. Oczywiście napadłam i wzięłam wszystkie te busy, które były przy kasie, czyli 4, ponieważ planujemy wyjazd i ja na pewno zabiorę ze sobą te busy, bo to jest ostatnio moje ulubione jedzenie. Jeśli chodzi o to, co ja tutaj mam. Pokażę wam skarpetki. One były za 3,99, jeżeli się nie mylę. I kupiłam mojej mamie takie skarpetki, sama też takie noszę, bo jak wy macie to do kostki, to ja mam tak mniej więcej pod kolano taką skarpetkę, więc kupiłam 3 takie paczki, bo mama mnie poprosiła właśnie o te skarpetki. Bardzo lubię szynkę konserwową i powiem wam, że ta zupa jest naprawdę smaczna i jak widzicie, tutaj ma 90% mięsa, więc jest naprawdę ok. I jeżeli chodzi o inną szynkę, to też bardzo lubię tą z Piratków, szynkę gotowaną, ponieważ też jest bardzo dobry skład i naprawdę jest smaczna.
smaczna. Jeżeli chodzi o parówki, to polecam Wam te Pure, ponieważ one mają bardzo dobry skład. Tutaj producent deklaruje, że w 100 gramach produktów jest 100 gram mięsa. I teraz spróbuję się tutaj doczytać, jaki jest podział. Ale widzę, że... Tak, to jest 100 gram mięsa wieprzowego z szynki. Więc skład jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj kupiłam też takie dwa opakowania takiej nowej przekąski z dobrej kalorii. Widziałam to na Instagramie. Powiem Wam, że się skusiłam. I tutaj to miało być niby nie tylko na śniadanie. I co my tu mamy tak? Gorzka czekolada belgijska. Polski miód i owiec. Ja nie przepadam za miodem. Moja mama uwielbia miód, więc najwyżej sama zje. Ale chęcią spróbuję taką kulkę. A w sumie może później wieczorem to spróbujemy. Właśnie na jakiś test. To nie jest głupi pomysł. Wziąłam sobie właśnie Bueno, bo ja uwielbiam Kinder Bueno. I ostatnio nie kupowałam nic słodkiego. A czasami mieć baton w torebce, wiecie, jest zawsze dobrze. Czy czasami ma się ochotę na coś słodkiego wieczorem. Staram się właśnie nic nie jeść już słodkiego wieczorami, ale jeżeli na przykład nie jem kolacji, to czasami sobie pozwalam, czasami. Tutaj mam też herbatę i powiem Wam, że jeżeli chodzi o herbatę z Lidla, oczywiście Wam pokazuję do góry nogami, to najbardziej mi smakuje właśnie na śniadanie czy na kolację właśnie ta. I ona ma fajny skład, jest mocna, więc jeżeli lubicie herbaty typu minutka, to nie będzie to produkt dla Was. A ja właśnie lubię siekiery, takie mocne herbaty, więc ta mi się sprawdza. Jeszcze jest Breakfast Tea i Earl Grey. Ale ja najbardziej lubię tą zwykłą czarną z Lorda Nelsona. Ja powiedz, pokażę Wam produkty do picia, głównie napoje, ale nie tylko. Zacznę może od mleka, ponieważ wziąłam litr mleka 1,5% bez laktozy. Tak jak Wam kiedyś wspominałam, pijemy właśnie teraz mleko bez laktozy. Ja osobiście nie mam problemu z przyswajaniem, ale skoro inni w domu mają, to czemu po prostu nie wykorzystać tego, po prostu nie pić tego rodzaju mleka. Nie muszę przecież mieć osobnego mleka, tym bardziej, że ja praktycznie nie piję nabiałów, więc wiecie, to jest raz na jakiś czas, do kawy też nie dolewam mleka, więc czasami jak mi najdzie na płatki, to przecież mogę mieć mleko bez laktozy, bez żadnej różnicy. I to z Pilosa z Lidla jest naprawdę dobre. Tutaj widziałam przy kasie taką nowość, jest to jakiś napój Mojito z Tymbarka, Mojito Zero. Więc zapowiada się naprawdę fajnie. Napój bezalkoholowy, jabłko, limonka, cytryna. Niestety jest gazowany, więc będę musiała sobie go wygazować, bo jak wiecie, ja nie mogę pić gazowanego, ale myślę, że może się sprawdzić. Tutaj wzięłam taki sok, który już mnie dawno kusił i to jest właśnie od braci sadowników. I to jest letnie jabłko z ogórkiem i z miętą. Moja mama była zaskoczona, jak zobaczyła, że jest sok z ogórkiem. Ale już teraz jest tak ciepło, że słuchajcie, czasami chce się, czasami wieczorem czy w ciągu dnia napić czegoś i niekoniecznie czy nie masz ochoty już na herbatę, bo w zimie to się tak naprawdę cały czas robi ciepłe herbatki, a teraz to niestety nie, więc trzeba będzie powolutku już kupować jakieś napoje. Tylko właśnie tutaj mi mama powiedziała, że jest dość dużo, ja właśnie cukru w składzie, co mnie zadziwiło, ale też trzeba pamiętać, że jabłka mają dużo cukru od siebie, więc będę musiała jeszcze tutaj przeanalizować skład. I na koniec Wam pokażę tylko tak szybko, żeby się nikt nie zgorszył. Wzięłam piwko zero z gruszką Summer's Pea. Bardzo je lubię, jest bardzo smaczne. Idealne na przykład na wieczór, dzisiaj, jutro albo jakiegoś innego dnia. I to są całe moje zakupy z Lidla. I muszę Wam powiedzieć, że serio, najbardziej chyba lubię robić zakupy w Lidlu, bo wszystkie produkty mi odpowiadają, ceny są naprawdę ok. W miarę sobie radzę, dużo produktów sięgam sama. Obsługa jest przesympatyczna. A i z tego miejsca chciałabym bardzo pozdrowić panią, którą spotkałam w Lidlu, która mnie ogląda i która niestety się nie przedstawiła, ale pomogła mi wyłożyć produkty właśnie na taśmę przy kasie i było jej bardzo miło i bardzo się cieszyła, że mnie spotkała. Mi również było miło, bo to naprawdę super spotkanie i cieszę się, że udało się pani wreszcie na mnie trafić, bo podobno ta pani bardzo długo liczyła na to, że gdzieś mnie na mieście spotka i jej się nie udawało, więc cieszę się, że do tego spotkania doszło. Mam teraz chwilę oczekiwania, bo po pierwsze tak, czekam, aż mi się film ze spódnicami zrenderuje. Zostało jeszcze 10 minut, a ja już mam wszystko zrobione, nawet miniaturę, więc tylko czekam, aż mi zapiszę, żeby dać przesyłanie, załadować miniaturę, wszystko poustawiać i będę gotowa. Dlatego też pomyślałam, że zrobię Wam teraz mini haul, bo na obiad też jeszcze muszę poczekać z 15-20 minut, więc zamiast oglądać jakiś filmik na YouTubie, czy patrzeć się w telefon, stwierdziłam, że pokażę Wam, co kupiłam, tym bardziej, że to jest dosłownie kilka rzeczy,
więc tak naprawdę nie ma się nad czym rozwodzić. I może zacznę od kredki do brwi. Kupiłam kredkę do brwi z Lovely, bo dzisiaj mi się skończyła kredka z Belle, którą używałam. I już dwie, które kupiłam w Hebe, w Holu już użyłam i niestety one były tandetne, później albo jutro wam o tym opowiem, bo też nie chcę za dużo mieć kontentu w tym vlogu, bo nagle się okazuje, że miał być to luźny vlog, a nagle wiecie, on będzie 40 minut i będę miała masę rzeczy wam do pokazania, więc kupiłam sobie tą 3 w jednym, bo ona mi się najlepiej sprawdza i powiem wam, że mi na długo wystarcza i też fajnie się nią rysuje brwi, więc to jest kredka w kolorze numer 2. Chciałam zobaczyć, jak wygląda jedynka, ale niestety w rozmaie na puckiej jedynki nie było, więc wzięłam dwójkę, bo w sumie teraz już potrzebuję, a do tego koloru włosów jak najbardziej mi pasuje ta dwójeczka. Trochę się obawiam, że może być za ciemna po tym, jak pofarbuję włosy, ale w sumie idę malować za 3 tygodnie, więc no cóż, do tego czasu pewnie ją zużyję, więc nie ma się co za bardzo rozwodzić. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest szampon, tak. Szampon z Head & Shoulders Deep Clean i słuchajcie, jest inna wersja zapachowa. Ostatnio wam pokazywałam kokosową i jak wiecie, ja nie cierpię kokosa zarówno smaku, jak i nie cierpię zapachu, więc cieszę się, że właśnie jest taka wersja, to jest wersja cytrynowa i ten naprawdę szampon daje dobry efekt i bardzo, bardzo długo utrzymuje świeżość moich włosów, za co go bardzo cenię. Tutaj kupiłam Vanish, ponieważ chcę go dolać do prania białego i zobaczymy, czy mi odplami i czy mi troszeczkę wybieli to pranie, bo niestety mam strasznie dużo koszulek białych i boję się, że nie uda mi się ich odratować. Będę krzyczeć do mikrofonu, wybaczcie, ale mam coś ciężkiego, co niestety muszę wziąć w dwie ręce i kupiłam kapsułki do prania białego, bo już się właśnie proszek do białego prania skończył, więc kupiłam tym razem kapsułki, żeby przetestować i wybrałam Persila. Była fajna promocja, fajna cena, więc stwierdziłam, że czemu nie? I właśnie wrzucę tą kostkę, on jest teraz z płynem do prania te kapsułki Lenora i od razu doleję też właśnie tego vanisza i zobaczymy, czy to pranie wyjdzie białe, czy niekoniecznie. Korzystałam też rzeczy z oferty wielkanocno-wiosennej, są na promocji i kupiłam dwa kubki i o dziwo moja mama mnie jeszcze nie wygoniła z domu, ponieważ kubki się jej spodobały i to jest tak, za 5 zł kupiłam taki oto duży, duży kubek dla mojej mamy w róże i jej się strasznie spodoba i była bardzo zadowolona. Drugi kubeczek natomiast wygląda w ten sposób, słuchajcie, i na pierwszy rzut oka wygląda jak taki stary, blaszany właśnie kubeczek do mleka i strasznie mi się ten design spodobał. Jako dziecko miałam właśnie taki żelazny kubeczek, w którym jadłam kaszkę i strasznie mi się to z dzieciństwem kojarzy, a te, zobaczcie, te różowe różyczki są naprawdę ładne i subtelne, więc jak najbardziej to mi się spodobało, więc wzięłam i oba kubki były za 5 zł, więc myślę, że jest to naprawdę dobra cena. Kupiłam również dwa wianki i zobaczcie, ten wianek wiosenny jest bardzo subtelny, bardzo zielony, z delikatnymi kwiatuszkami, kosztowało 2 dychy. Myślę, że to nie jest dużo, a kurczę, mam taki fajny plan, żeby na naszych drzwiach wyjściowych zawsze wisiał jakiś wianek, zależnie od pory roku bądź świąt, które są. I marzy mi się też taki ładny, wiecie, wianek jakiś zimowy albo właśnie jesienny. Zimowy to mamy taki fajny świąteczny, ale właśnie taki wiecie, z czerwonymi liśćmi, myślę, że to też będzie fajnie, ale ten na razie sobie powiesimy i tutaj on ma takie drewienko, jakby nie wiem, czy to jest drewienko, chyba wygląda jak na drewienko i żeby nie dziurawić drzwi, więc stwierdziłam, że kupię to taśmy komand i po prostu przykleję na taśmę i potem będziemy zerować po prostu z drzwi i umyję się bez problemu. Drugi wianek wygląda następująco. Skorzystałam z okazji, że były rzeczy wielkanocne na wyprzedaży i za ten śliczny, kolorowy wianuszek świąteczny, słuchajcie, zapłaciłam niecałe 10 zł, to znaczy 9,99, więc myślę, że cena jest naprawdę dobra. Oczywiście ten idzie już do schowania, bo już jest, co prawda jeszcze nadal jest okres wielkanocny, ale wieszać nowy wianek świąteczny to już raczej nie wypada, więc po prostu kupiłam na przyszły rok, bo jak patrzałam przed świętami, to słuchajcie, te wianki były bardzo, bardzo drogie, 30-40 zł, więc stwierdziłam, że bez sensu kupię na wyprzedaży i będzie po prostu na przyszłość. I muszę kończyć, odezwę się pewnie do was jakoś już, jak będę poza domem, jeżeli pójdę na spacer, a jak nie, to po prostu później, bo widzę, że i mruga mi bateria, że się kończy, również mi mruga miejsce na karcie, bo mam zapasowe klipy związane ze wspólnicami, zanim publikuję film i widzę, że mi się wszystko już po prostu kończy, więc
To jest taki mój szybki haul i żeby nie było, wszystkie rzeczy kupiłam na Puckiej, a te dwa wianki kupiłam przy Lidlu, w drugim naszym Rossmanie, więc troszeczkę miałam taki dość duży spacer, ale mam ochotę jeszcze wyjść, więc pewnie się odezwę gdzieś tam na zewnątrz. Niestety nie pójdę dzisiaj na drugi spacer, o którym wam mówiłam wcześniej, bo troszkę mi się pokomplikowała sytuacja, ale że zmieniły mi się plany na jutro, to stwierdziłam, że po prostu jutro pójdziemy sobie na spacer w południe, a dzisiaj już będę siedziała w domu, a to dlatego, że troszkę dłużej zajmuje mi przygotowanie filmu niż przypuszczałam, bo oczywiście zaczęłam renderować, ale znalazłam błąd, więc musiałam jeszcze raz poprawić jedną rzecz i puścić render jeszcze raz, więc znowu musiałam czekać te prawie 30 minut na zapis. A jak skończyłam, to już była 17:15, a kompletnie jak do was się odezwałam, czekając na obiad, zapomniałam o tym, chociaż wcześniej pamiętałam, że jestem umówiona z Martyną na rozmowę o 18:30, więc na godzinę 15 kompletnie mi się nie opłacało wychodzić, bo wiecie, mi trzeba rozłożyć platformę, potem ją trzeba złożyć, potem znowu rozłożyć i złożyć i to nie ma sensu, żebym tak krótko wychodziła, jeszcze żebym, wiecie, cały dzień siedziała w domu, to okej, żeby się przewietrzyć raz, nie ma problemu. Ale że już byłam na takim miarę sporym spacerze, to stwierdziłam, że dobra, pójdę już jutro, ona spokojnie, też nie będę siebie tak obciążać, wiecie, też co chwilę wychodzić, jak się nie najlepiej czułam. To jest, że pamiętacie o czymś cały dzień, a potem nagle, jak nagrywam, wiecie, uciekło mi kompletnie, że jestem umówiona z Martyną. Dobrze, że później, wiecie, przy obiedzie mi się przypomniało, a za chwilkę też Martyna do mnie napisała, chwilę potem jak mi się przypomniało, jeszcze się sama przypomniała, więc jest dobrze, ale widzicie, w tym całym takim zamieszaniu i właśnie tym, że tu nagrywam vloga, tu dogrywam klipy do filmu, tu montuję, tu publikuję, tu robię zakupy, miało być na spokojnie, aby wyszedł lekki chaosik i kurczę, jakoś tak, nie wiem, jakoś się nie mogłam połapać. Ale teraz już jest około godziny 18:15, więc za chwilkę po prostu zrobię sobie jeszcze ciepłej herbaty, bo my gadamy zazwyczaj z Martyną długo, więc trzeba się w międzyczasie, wiecie, posilać, żeby gardło nie umarło. I po prostu będę sobie rozmawiać. Oczywiście to nie koniec tego vloga, więc na pewno się jeszcze do was odezwę, ale teraz chyba już uciekam. Dzisiaj zeszło nam się z Martyną bardzo długo. Rozmawiałyśmy ponad 2,5 godziny. Pewnie jest to spowodowane tym, że w zeszłym tygodniu nie miałyśmy kiedy gadać i rozmawiałyśmy tylko raz w tygodniu. I w tym tygodniu tak samo, bo najpierw w zeszłym tygodniu ja miałam bardzo dużo pracy i nie za bardzo miałam kiedy z Martyną się umówić, a w tym tygodniu Martyna miała po prostu taki zapierdziel w pracy, że nie wiedziała, jak się nazywa, więc dopiero na sobotę udało nam się umówić. W efekcie gadałyśmy 2,5 godziny, a jeszcze ja nie wiem, co mam dzisiaj za dzień, że słuchajcie, mam wrażenie, że trajkoczę jak jakaś nawiedzona. Mam już tak dużo materiału do tego vloga i mam wrażenie, że cały dzień mi się buzia nie zamyka. Rzadko kiedy mam aż takie dni, ale dzisiaj to było ewidentnie czuć w rozmowie. Na szczęście Martyna jest świetną słuchaczką i kompletnie jej to nie przeszkadza. Jakby przeszkadzało, to by po prostu ze mną nie gadała, więc tutaj jest jak najbardziej to, no wiecie, normalne. Ale kurczę, później już pod koniec zrobię, jejku, jak ja nawijam, ale miałam jakąś taką dzisiaj potrzebę, żeby się wygadać, nie wiem, jakoś mi tak naszło. I pomyślałam, że jest to dobry motyw, żeby spróbować właśnie tej przekąski z Lidla, którą dzisiaj kupiłam. I tak, nie zdziwcie się, że to opakowanie jest otworzone, bo to opakowanie zjadła akurat moja mama, jak ja sobie rozmawiam przez telefon, ale stwierdziłam, że swojej paczki nie będę otwierać, ponieważ wiecie, ja teraz chcę tylko sprowadzić do filmu, a po prostu jutro otworzę swoją, czy tam innego dnia i najwyżej moją mamę poczęstuję, a tak tylko w międzyczasie ukradnę. Bo słuchajcie, to są takie małe kuleczki i pachnie to naprawdę fajnie, chociaż lekko dziwnie, ale czuć, że jest to owiec. Zastanawiam się, do czego to by można było wrzucić, ale myślę, że fajnie by pasowało do jakiegoś jogurtu może? Dajcie znać, z czym wy to byście jedli, albo z czym to jedliście, ale muszę przyznać, że naprawdę smaczne są te kulki, więc będą też fajną przekąską, na przykład przy Netflixie. Ale przez to, że właśnie tak długo się gadałam z Martyną, to po pierwsze mam tutaj zrobioną ciepłą herbatę, ponieważ no, moje gardło troszeczkę na tym ucierpiało. Aż się dziwię, że o dziwo nie mam chrypki, słuchajcie, po tak długiej rozmowie. To jeszcze w dodatku chyba dzisiaj nie będę w stanie oglądać Netflixa, bo muszę jeszcze na chwilę usiąść do kompa, bo film niestety rzucił się dopiero o godzinie 20:10. Strasznie długo się wrzucał.
I nie wiem dlaczego dzisiaj jest, pewnie dlatego, że jest sobota i wszyscy oglądają, wiecie, coś w sieci. To internet dzisiaj był strasznie wolny i do tego jeszcze strasznie długo ten długi film się przetwarzał na serwerze. I powiem wam, że dawno już nie miałam takiej sytuacji, odkąd montuję na Macu. Zazwyczaj właśnie te filmy mi się przetwarzają, nie wiem, max 5 minut, bo specjalnie wybieram taką opcję, że eksportuję w formacie dogodnym dla YouTube'a i Facebooka. Tak, jest taka opcja w iMovie i zauważyłam, że to naprawdę pomaga przy przetwarzaniu, ale nie wiem, czy przez to, że ten film był taki długi, czy co się wydarzyło, ale długo, długo, długo się przetwarza na serwerze. A najważniejsze, że macie już film. Ja już mam zaplanowane filmy do piątku właśnie przyszłego tygodnia, jakie chcę nagrać, jakie chcę opublikować. Włączyłam sobie tu moją małą lampkę LED i kurczę, mam trochę przyświetloną twarz, ale zawsze lepiej mieć zbyt jasną niż za ciemną. Jest teraz około godziny 23, dlatego stwierdziłam, że opowiem wam o hicie, który ostatnio odkryłam na Netflixie. I przy okazji się z wami pożegnam, bo mam ochotę już zmyć twarz i położyć się do łóżka. Tak, wiem, szalony sobotni wieczór, a ja o 23 grzecznie kładę się do łóżka, ale wiecie co, jestem zmęczona i mam wrażenie, że kurczę, jednak byłam lekko zaziębiona i te 3 dni w domu dobrze mi zrobiły i dzisiaj... Wiecie, nie zaszkodziłam sobie tym, że wyszłam z domu, ale jednak czuję zmęczenie i chcę też odpocząć, żeby właśnie weekend nabrać sił i od przyszłego tygodnia wszystko przygotować, żeby po prostu mieć siłę na wyjazd i nie będę ukrywać, że coraz bardziej się cieszę z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku, bo wiecie, po 2 latach pandemii, sytuacji wojennej z Ukrainą i tym wszystkim, co się ostatnio dzieje w naszych życiach, to powiem wam szczerze, że wolę nie zakładać, że coś jest pewnikiem. W razie czego mam alternatywne plany na weekend majowy, jakby nie daj Bóg coś wyskoczyło i by nam się nie udało pojechać, ale na chwilę obecną wygląda na to, że uda nam się wyjechać, więc będą fajne vlogi i bardzo się cieszę, bo trochę odpocznę, zmienię środowisko, a co najważniejsze, spędzać czas z siostrą, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo cenne. Chciałabym wam powiedzieć o serialu, który ostatnio odkryłam, czyli Skradzione Serce. Wiem, że jest to mega hit na Netflixie, ale ja go obejrzałam z zupełnie innego powodu, ponieważ gra w nim aktor, którego bardzo, bardzo lubię, czyli Michael Brown. Jest to aktor, którego znam z telenowel meksykański. W sumie to nawet nie wiem, czy Gorzka Zemska ta była chyba meksykańska, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. I jest to telenowela, która jest raczej takim klasykiem wśród tym fajnie mów właśnie telenowel. I powiem wam tak, jak leciała Gorzka Zemsta w Polsce, ja nie byłam jakąś wielką fanką. Dopiero z czasem doceniłam i teraz oczywiście oglądam Gorzką Zemstę, czyli Pasión de Gavilanes, Nueva Temporada, czyli nowa epoka, druga epoka czasem jest tłumaczona. I to są losy już po 20 latach, kiedy są dzieci dorosłe praktycznie. I muszę wam powiedzieć, że fajnie się to ogląda. Oczywiście trzeba oglądać po hiszpańsku, ale fajnie się ogląda. I właśnie tam niestety bohater, którego gra Michael Brown, na razie jeszcze nie wrócił do serialu, bo niestety właśnie przez nagrywanie serialu Skradzione Serce nie mógł się być na wszystkich, wiecie, dniach zdjęciowych do Gorzkiej Zemsty, więc miał być w ogóle uśmiercony, takie było założenie producentów z tego, co słyszałam. Ale na szczęście fani zareagowali, że chcą tą postać, więc podobno ma się pojawić dopiero gdzieś tam od środka telenoweli. Ja czekam nadal, ponieważ moją ulubioną parą jest oczywiście Sarita i Franco. To jest dla mnie najlepsza para, ja wiem. Wszyscy fani Normy i Juana mnie teraz tutaj zlinczują, ale nie. Sarita i Franco przede wszystkim. Dlatego też czekając na powrót Franka w Gorzkiej Zemście, stwierdziłam, że obejrzę sobie ten mega hit, bo tam właśnie główną rolę tego mściciela gra Michael Brown, który jest twórcą roli Franka i muszę wam powiedzieć, że fajny serial. Oprócz tego, że jest naprawdę genialna obsada, bardzo fajni aktorzy, nawet słuchajcie, dzieciaki świetnie grają, to jeszcze do tego fabuła jest tak wciągająca. Mam teraz obejrzane 4 odcinki i jeszcze mi zostało 10, bo o dziwo tutaj jest 14, a nie 8 lub 10, takich zazwyczaj ma Netflix, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Historia jest mega wciągająca, mega intrygująca i muszę wam powiedzieć, że oglądanie tego serialu jest naprawdę czysta przyjemność, więc jeżeli nie mogliście się zdecydować, to naprawdę wam polecam. Myślę, że czas już kończyć ten vlog, bo ja naprawdę dzisiaj mam jakiś dzień, żebym poplała i poplała, więc nie chcę was tutaj zanudzać. Dziękuję za oglądanie, dziękuję wszystkim moim wspierającym oraz patronom. Jesteście niesamowici. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, link do Patronite macie w opisie, a link do wspierania to jest przycisk wesprzyj, przycisk subskrybuj. Dziękuję za każde
za każdą złotówkę, za każde 5 zł, czyli najniższe progi. Dzięki Wam mogę rozwijać kanał i każde wsparcie jest naprawdę niezwykle cenne. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy oglądają, lajkują, komentują, subskrybują, udostępniają. Jesteście wielcy, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć! Time is not on my mind, but then it's you. Oh.